Po przegranej 0-2 inauguracji z Włókniarzem Zelów, broń Radom za wszelką cenę chciała zdobyć komplet punktów w spotkaniu z Konkordią Piotrków Trybunalskim. Przede wszystkim pierwszym punktem zadaniem to jest zmazanie plamy z zeszłego tygodnia, gdzie ulegliśmy drużynie Włókniarza 0-2, nie będę zespołem gorszym. Dzisiaj przeciwnik trudniejszy, a mam nadzieję, że będzie wszystko ok, 3 punkty staną w Radomie. W porównaniu z wyjściowym składem sprzed tygodnia zaszła tylko jedna zmiana. Damian Czarnecki zastąpił Adriana Dziubińskiego. Niepewny występów Konkordii był Hubert Adamski, lecz ostatecznie Zbigniew Karbownik wyznaczył tego zawodnika do gry od pierwszej minuty. Radomianie rozpoczęli fantastycznie. Po rzucie rożnym wykonanym przez Damiana Czarneckiego, Wojciech Kupiec umieścił piłkę w siatce. Broń konsekwentnie dążyła do powiększenia prowadzenia. Na lewym skrzydle podaniami wymienili się Daniel Ciupiński oraz Dariusz Kozubek. Ten pierwszy dośrodkował w pole karne, po czym piłka znalazła się przy nogach Kozubka, który kropnął na bramkę Michała Kuli. Przy dobitce Czarneckiego sędzia odwiedził pozycję spaloną. Radomianie również musieli sobie radzić z atakami Konkordii. W tej sytuacji przytomną interwencją popisał się Paweł Młodziński. Należy również pochwalić Wojciecha Kupca, który bardzo dobrze spisywał się na środku defensywy. Po jednym z rzutów rożnych, bramkarz broni popisał się nieprzeciętnymi umiejętnościami. Następnie dalekim wykopem posłał piłkę do kolegów. Ta znalazła się pod nogami Czarniackiego, który podał do wbiegającego Kozubka, a pomocnik broni zagrał Czupińskiemu. Czy w tej sytuacji był faul? Według sędziego Arkadiusza Pazdyki nie. Czupiński otrzymał żółtą kartkę za symulowanie. Kiedy pierwsza połowa dobiegała końca, po dośrodkowaniu Mariusza Juszkiewicza najwyżej w polu karnym wyskoczył Witold Grzybiński, pokonując uderzeniem głową Młodzińskiego. Rzut wolny został podyktowany po wątpliwym przewinieniu Marcina Kośmickiego. W przerwie trener Artur Kupiec dokonał dwóch zmian. Łukasza Ubożaka zastąpił Norbert Jarząbek, a za Norberta Ardzanka wszedł Adrian Ziętek. To właśnie ten ostatni wniósł sporo ożywienia w ofensywne poczynania zespołu z Plant, lecz nie on, a Kozubek został autorem zwycięskiego trafienia. Swoją okazję również miał George Joffrey Tebo. W drugiej połowie ponownie w polu karnym przewrócił się Ciupiński i ponownie Arkadiusz Pazdyka pozostał niezgruszony. Im bliżej było końca meczu, tym częściej Młodziński musiał demonstrować swoje umiejętności po stałych fragmentach gry wykonywanych przez Juszkiewicza. Bramkarz Radomian robił to na tyle skutecznie, że kibice zgromadzeni na stadionie radomskiego Mostyru przy ulicy Narutowicza 9 mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Dzisiaj też chciałbym podkreślić, że my stanowimy jedną drużynę, przegrywamy, razem wygrywamy. Ja akurat dzisiaj dołożyłem do tego, bo się udało nam wygrać to spotkanie. I cieszę się z tego powodu, ale najważniejsze jest to, że jest zwycięstwo i nareszcie 3 punkty zostały tutaj na Plantach. Nie obyło się i bez strat. Teboch musiał wcześniej zejść z boiska. Jeszcze nie wiadomo, jak długo potrwa jego absencja.